Siostry Ariadna i Maryla Bielskie właśnie przyszły do szkoły. Nie mają pojęcia, że na wczorajszej imprezie przyjaciółka Ariadny całowała się z chłopakiem Maryli. Rodzice obronili mi i to sama byś o wszystkim powiedziała. Co miałam zrobić? Nie moja wina, że uwaliłaś tą kartkówkę z biologii. Ja przez ten jeden wieczór się tyle nauczyłam. Dobra, czego ty ode mnie chcesz? Sama nie byłam na tej imprezie. Ale ty nie chciałaś, no już to jest mega różnica. Dobra, skończ marudzić. Teraz to ja się martwię o Natalię. Wiesz co, to idę poszukać Kamila. Ale proszę cię, spytaj go, czy czegoś nie wie, okej? Okay? Zastanowię się. Ariadna, zaczekaj. Hej, Maryla, poczekaj. Zaraz do was wrócę, ok? Najpierw chciałabym pogadać z Kamilem. I tak będziesz musiała z nim pogadać. Proszę, to jest ważne. Dobra, możecie normalnie powiedzieć, o co chodzi? Nie było ci na wczorajszej imprezie, ale Kamil owszem. Serio? No nie gadaj. To Kamil? Z kim on się całuje? Z Natalią Kruczyńską. Nie wierzę. Dlatego zrobiłam zdjęcie. Ja ich oboje zabiję. Maryla jest wściekła. Chce jak najszybciej znaleźć swojego chłopaka. O, hej. Zamknij się. Ale coś się stało? Jesteś zła, że poszedłem na imprezę bez ciebie? Nie, jestem zła, że całowałeś się z inną laską. Co? Kto ci takie głupoty opowiadał? Widziałam zdjęcia, na których całujesz się z Natalią. Ale to ona zaczęła. Nie chcę tego słuchać, rozumiesz? Zdradziłeś mnie, to Maryla, koniec. Maryla, kotek. Wstać sobie tego kotka i zostaw mnie w spokoju. Pogadajmy, proszę cię. Powiedziałam, żebyś mnie zostawił. Ej, siostra, co się stało? Chciałaś wiedzieć, co się stało? To ja ci powiem. Wczoraj twoja kochana przyjaciółeczka całowała się z moim chłopakiem. Co? Nie. Moje koleżanki zrobiły zdjęcie. Natalia to zwykła zdzira! Maryla, ale proszę,